Znalazłem chatę. Ja nie mogę w niej zostać, bo zabrałem się najlżej jak potrafiłem. Po prostu zabrałem kapotę, nóż i strzelbę i poszedłem. Więc tu nie ma żadnego jedzenia. Jest opał, jest nawet jakiś śpiwór, ale no wracam. Wracam, więc kolejne 4 godziny z powrotem przez góry i mróz. No i jestem z powrotem. 20 km po górach w nogach. Hej, znaleziona chata. Jutro zaczynam przenosić sprzęt. Zobaczymy, na ile razy mi się to uda. W tamtą stronę się idzie 4 godziny, a z powrotem się idzie 3 godziny. To chyba jest wyżej. Tam chyba cały czas pod górę się idzie. Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień. Dzisiaj transportuję żywność do mojej chatki traperskiej. Całą żywność. Na 3 tygodnie. To jest strasznie ciężkie. Ja nie mam plecaka. Bo ja tu się przygotowałem na transport tratwą i nie przewidziałem takich cudów jak plecaki. Mam worek żeglarski, do którego przywiązałem, kurde, chamski sznur. Podkładki to rękawiczki i getry, żeby mi się nie wrzynało to w ramiona. I jakoś idzie. Jakoś idzie. Zrobiłem godzinę marszu w śniegu. Spociłem się i teraz odpoczywam, ale ten odpoczynek to taki, kurde, do dupy jest. Bo tu wieje zimnym. Ja jestem spocony i za cienko ubrany na odpoczywanie, a za grubo ubrany na marsz. Powinienem zakładać sobie jakąś kurtkę z mojego tego worka, ale on jest tak zawiązany na supeł, że nie. Mógłbym mieć w pasie przewiązany sweter. To prawda. Ale on by mi się w śniegu po prostu uwalany byłby w śniegu mokry, to ja nie chcę tak. No i to też trochę pogania, żeby tu się nie rozleniwiać. Wieje strasznym zimnym, kurde, złoczyńcą. Taki podwiewa takim kości. No. Ale nawet jakoś udało mi się pas biodrowy wymyślić. Także mi się to opiera na, kurde, miednicy. Może nie na biodrach pas miednicowy. Zobaczymy, czy kręgosłup to przeżyje. Tempo mam nawet całkiem spoko, tylko odpoczynki zabierają czas. Więc dzisiaj liczę, że jak 4 godziny na lekko, to mam nadzieję, że w 5 godzin jakimś nadludzkim wysiłkiem tam dotrę do tej chaty. Dzień dobry, dzień dobry. Kurde, nikogo nie ma na szlaku, a ja ciągle mówię dzień dobry. Jak w Beskidach. Już mogłem w Beskidy jechać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień doberek. Miau, miau. Piątek 13 dzisiaj. Panie dzień.
jest słonko, kiedy śpi. Czy mi zawsze bywa zły? Misiu! Dzień dobry, dzień dobry. 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 Jakieś 100 metrów do chaty zostało. Ale jeszcze te 100 metrów trzeba ten wór nieść. Jeszcze plecy będą bolały przez te 100 metrów. Nie ma, że już. Że ja chcę już. Nie ma. Jak zostawię wór tutaj, to będzie leżał 100 metrów w śniegu od chatki. Trzeba te 100 metrów donieść. Trzeba donieść. No nie dzieju. La bamba. La bamba. Dzień dobry. Nie ma tu nikogo? Nie ma tu nikogo. Dzień dobry. O, man. La bamba. Wiecie co? Ciepło! Różnica jest kolosalna. 5 minut po napalaniu w tym piecu tu już czuć ciepło, bo to ciepło nigdzie nie ucieka. Ono jest tu. Jest to dużo sprawniejszy system. Będzie miał swoje wady, o których wam powiem.
Albo się okaże, że to nieprawda, że nie ma tych wad, ale wydaje mi się, że będzie miał swoje wady w porównaniu z domkiem. Jednakże jest ciepło. Jak się zaraz zrobi ciepło tak totalnie, to się w ogóle rozbiorę i tu zrobię taniec na Golasa i tego nikomu nie pokażę. Oj, brandus dindus. Ja wiedziałem, że tak będzie. Skurna za gorąco. Nie wiem ile tu jest, ale stawiam na jakieś 30 stopni. Leżę, kurde, jak mnie się urodziłem. I nie dokładam do pieca od jakichś, kurde, 2 godzin. I on cały czas tam pyka. I grzeje. I kurde, i to niepotrzebny ani śpiwór. Ani koc, ani ubranie. Się na Golasa śpi.